Cześć, cześć, cześć. Ukulturalnieni z tej strony. I mamy dla was odcinek związany z muzyką ze Spotify. Bardzo popularna aplikacja, królująca wśród różnych streamingowych serwisów muzycznych, opublikowała niedawno dla każdego użytkownika jego własną spersonalizowaną listę utworów, które on słuchał najczęściej w mijającym 2020 roku. Ale o tym nie będziemy mówić, tylko o pewnym bardzo ciekawym algorytmie, który możemy znaleźć na stronie Pudding, nie Pudding, Pudding, po prostu od puddingu, czyli pudding.cool, judge my Spotify, link znajdziecie w opisie, możecie sobie z tego skorzystać. No i właśnie już na samym początku na tej stronie widzimy takie ironiczne pytanie: jak zły jest twój Spotify? I możemy się dowiedzieć, jak bardzo beznadziejny mamy gust muzyczny, bo ta aplikacja nas, ten algorytm nas przez to przeprowadzi, skomentuje to, co na naszym koncie się przez ten rok działo i po prostu zobaczymy, czy jesteśmy snobami muzycznymi, czy może jesteśmy boomerami, może udajemy być cool i tak dalej. Ja już to robiłem, więc wiem mniej więcej, jakie tutaj są odpowiedzi, ale teraz chciałbym z wami przez to przejść. No więc bez zbędnego już przeciągania, lecimy, find out. O, pojawił się Melon, Pitchfork, Tiny Desk. Koncerty akustyczne w Tiny Desku, chyba wszyscy je lubią. No i tutaj mamy to AI, które zostało stworzone, żeby przewertować naszego Spotify'a i zobaczyć, co słuchaliśmy. Spytajmy się jeszcze, skąd oni wiedzą, co jest dobre, a co jest złe? Właśnie, to jest dobre pytanie. No i mam odpowiedź, że ten algorytm korzysta tutaj z blisko 2 milionów różnych recenzji, rekomendacji ze sklepów muzycznych i tak dalej, i subredditów, o których nikt nie słyszał. No i na tej podstawie oni tutaj decydują, co, która muzyka jest dobra, która jest zła. No to dobra, wchodzimy, zobaczymy, co u nas u mnie na koncie oni tutaj wynajdą. Muszę się odkryć przed wami. No i zaczynamy. Plural One, T-Love, Kanye West, Jesus is King, Bob Dylan się pojawia. Dużo Boba Dylana, oni zaraz o tym będą mówić, ale na razie mamy analizowanie mojej historii. LOL OMG. I czy ja naprawdę słucham The Days Have Turned Johna Frusciante. Jak to pierwszy raz zobaczyłem, to się strasznie zdenerwowałem, że oni mnie tutaj pytają o to, jakby to było coś nieprzyzwoitego. To jest fantastyczny utwór i tak, cholery jasne, słucham go. Ironicznie? Nie, nie ironicznie. To pytanie się powtarza. Ja już robiłem to kilka razy i to jest zawsze do tej samej piosenki zapytanie. Ciekawe dlaczego. Dużo rocka? Oczywiście, że tak. Bob Dylan. Oh boy, Enough of Me, to jest piosenka Johna Frusciante z albumu The Empyrean, tutaj po lewej stronie go macie, o! Kursorem go pokazuję. Słuchałem dużo Boba Dylana, to jest prawda. W tym roku miałem taką trochę fazę na pana Roberta Zimmermana, bo tak się naprawdę nazywa Bob Dylan, jakbyście nie wiedzieli. Przewertowałem jego dyskografię, odkryłem pewne utwory, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Na przykład z albumu Oh Mercy, serdecznie polecam, to jest bardzo niedylanowski album, w tym sensie, że tam jest taka wręcz Pink Floydowa produkcja. Jest dużo klimatu, dużo reverbu, jest to zrobione w bardziej eklektyczny sposób, a nie tylko gitara akustyczna, perkusja, bas i do widzenia. Więc to może zaskoczyć niektórych słuchaczy, polecam. W kontekście Boba ten album. Co tu mamy jeszcze? Slum Village. To jest taki zespół hip-hopowy, z którym współpracował Jay Dilla. I uwielbiam z tego albumu Slum Village. To jest... Cholera, jak ten album się nazywał? Coś z Volume 2. Tam jest utwór Fall in Love, który ma kapitalny sample, wyśmienity beat, to jest jeden z moich ulubionych utworów, jeżeli chodzi o rap ever.
Get This Money jest również fantastyczne. Tam na przykład polecam sprawdzić WW, Primitive Tilawu, John Frusciante, Red Hoci, tutaj Captain Beefheart, coś nowego w tym gronie, które się trochę tak mieli między sobą, czyli tu jest Dylan, Frusciante, Tilaw. Nie wiem dlaczego tak dużo mam Tilawu, nie pamiętam, żebym go słuchał w tym roku aż tyle. Ale widocznie oni wiedzą coś, czego ja nie wiem. No tak, słuchałem dużo Dylana. I ze mną jest wszystko ok. Co chcecie ode mnie? Nic, no dobra. Oczywiście Red Hoci, tak jest. Ostatnia rzecz. No i tutaj trzeba wybrać zawsze te same zespoły, czy wykonawcy nam wychodzą. Tutaj sobie Fuck, Mary Kill zrobimy z Munikiem Staszczykiem. Yes! Niech będzie. Nie wiem, czy to coś zmienia w ostatecznej jakby rozrachunku na samym końcu, gdzie będzie komentarz do tego całego naszego Spotify'a, ale o tym zaraz się przekonamy. Czy byłem na Coachelli, czy to jest popularny amerykański festiwal skupiający największe gwiazdy popowe, rockowe, nawet elektroniczne, bo Aphex Twin tam zagłościł bodajże rok temu bądź dwa. Hipsterski festiwal. Kobiety tam z wianuszkami na włosach. Coś takiego jak u nas, powiedzmy, mniej więcej opener. Oczywiście w odpowiedniej skali. No ale opener to jest i tak duży festiwal europejski o naprawdę znacznej renomie, bo sprowadzane są do Polski duże gwiazdy. No nie, nie byłem na Coachelli. Oczywiście. To było wykańczające. No i zobaczmy, co tutaj nam wyjdzie. Are you winning, sir? Twój Spotify był bardzo dobry. Nie, jednak był zły. No i to jest ten komentarz. Your Spotify was local talk radio bumper sticker bitch of Walmart. No Walmart czy Walmart to jest amerykańska sieć supermarketów, u nas nieobecna. Hawaiian shirt slow dance. No, nie wiem jak się do tego odnieść. Obsesja z Bobem Dylanem, oczywiście, że tak. No i bazując na moich gustach muzycznych i nawykach, jeżeli chodzi o słuchanie, doszli do następujących wniosków. Mid-90s flanner shirt bad. No coś w tym jest. Podobają mi się takie flanelowe koszule z połowy lat 90. i te w ogóle klimaty. Nie mogę zaprzeczyć, akurat tu mnie mają. Następny. Mogę być przekonany, że Ziemia jest płaska. Czy to jakoś można połączyć z moim gustem muzycznym? Nie wiem. Naprawdę musiałbym się mocno wgryźć, żeby to jakoś uzasadnić. Oczywiście to wszystko jest humorystyczne i tu z przymrużeniem oka na to patrzymy, bo ten algorytm to naprawdę taki ironiczny, cyniczny i sarkastyczny skurczybyk. Ale akurat z tym się nie zgadzam. Z tą płaską Ziemią. Pinkerton był ich najlepszym albumem. On to jest ciekawe, bo Weezer, zespół Weezer nagrał album, najpierw Blue Album, który jest uważany przez wielu fanów za najlepszy, pierwszy i najlepszy zespół w album w dyskografii tegoż zespołu. A następnym wydawnictwem był właśnie Pinkerton. Brudniejszy, bardziej osobisty album i osobiście cholery mają rację, naprawdę bardziej przebadam za Pinkertonem, aniżeli Blue Albumem, a fani Weezera, do których ja się chyba nie zaliczam, chociaż całkiem lubię ten zespół, podzielili się na takie dwa obozy. Albo Blue Album, albo Pinkerton. Polecam jeden i drugi, ale tutaj trafili. Jazz snob. Czy ja jestem snobem jazzowym? Nie powiedziałbym, że snobem. Lubię jazz. John Coltrane, Tomasz Stańko, Miles Davis, Charles Mingus, Thelonious Monk i tak dalej, i tak dalej. No słucham sporo jazzu, ale daleko mi do snoba. Nawet się z tym nie obnoszę, że tej muzyki słucham. 60-dolarowy biały t-shirt. No,
Kurczę blade, nie wiem jak to jakby uzasadnić, co oni chcą mi przez to powiedzieć. No ale tak, myślę, że jakby ktoś mnie zobaczył w 60, wartym 60 dolarów w białym t-shircie, to mógłby pomyśleć, że słucham na przykład Eliota Smitha, który tam tutaj jest w utworach, które słucham najwięcej, ale to zaraz. No i właśnie, te utwory w tym roku, według tego algorytmu, ja słuchałem za dużo Shooting Star Boba Dylana. To jest prawda. W lecie słuchałem tego utworu nałogowo. To jest właśnie z albumu Oh Mercy. Angeles by Elliot Smith. Również miałem fazę i odkrywałem Elliota Smitha w tym roku, więc tak. Don't start me trying now. Ale czy to było Angeles? Waltz tu, dużo słuchałem Between the Bars. No ale powiedzmy, że tak było. Welcome to the show, J. Dilly, to miałem fazę na to bardzo niedawno. I dziwne, że oni to teraz przywołali, bo to jest świeżutka moja taka zajawka. Not by Big Thief. Kapitalny utwór. Jeden z moich ulubionych w tamtym roku. Genialny wyczyn, jeżeli chodzi o ten kawałek. Polecam. No i Bob Dylan znowu, aż tego Bob Dylana natrzaskałem. Most of the time. I to jeszcze wersja, żeby było mało tego wszystkiego, to jeszcze wersja alternatywna z sesji Oh Mercy. Polecam tą wersję alternatywną, to jest sama gitara akustyczna i Bob Dylan akurat w wypadku tego utworu na albumie Oh Mercy jest przekombinowana produkcja i to mi nie gra. Brakuje mi tutaj Maca Millera, bo ja bardzo dużo go słuchałem. Chociażby utworu Good News albo That's On Me. Jeszcze parę innych rzeczy by się tutaj powinno znaleźć według mnie, na przykład Metafizyka Tomasza Stańko, chociażby, bo to jest utwór, który ja męczyłem znacznie w tym roku. No i ci artyści, Bob Dylan, John Frusciante, WW, T-Love i Red Hot Chili Peppers. Nie wiem, dlaczego ten T-Love. Naprawdę aż tak dużo słuchałem T-Love'u? Nie pamiętam tego. No, z WW to jeszcze się zgodzę, zresztą też, ale T-Love. Wow! I teraz takie moje hipsterskie wybory to jest Ben Levin. Ben Levin to jest YouTuber, który nagrywa epki. Niezwykła osoba, to jest taki trochę Frank Zappa internetu. Zwariowany muzyk, bardzo jednak różnorodny. Fantastyczny gitarzysta, ale też potrafi robić rzeczy naprawdę odjechane, jeżeli chodzi o brzmienia elektroniczne. Wydał epkę w tym roku, a nawet dwie z tego co pamiętam. I tak, słuchałem go, on jest niszowy, zgadza mi się. Tomasz Stańko Quartet. Where do you find this shit? No proszę was, Tomasz Stańko to jest europejska gwiazda jazzu. Legendarny nasz trębacz. Niech spoczywa w pokoju. You're too trendy for your own good. You only listen to music made in the last year. No to, no co wy pieprzycie? Dajecie mi Boba Dylana i mówicie mi, że ja słucham muzyki z tego roku, tylko bitch please. Was never there. O, właśnie, tego utworu słuchałem ogromną ilość. A go nie uwzględniło niestety. I bo życie jest Monika. No więc to takie są moje muzyczne, ironiczne wybory z tego roku. Polecam się tym pobawić, wysłać znajomym, pośmiać z przymrużeniem oka was tutaj sprawdzą i wyplują wynik. Możecie to robić kilkukrotnie jak ja. To jest zbliżone do siebie, ale czasem wychodzą inne tutaj te podsumowania. Na przykład wcześniej nie miałem, że jestem tam fanem Pinkerton, tylko że lubię siedzieć w samotności i słuchać smutnej muzyki. To też by się zgadzało. No ale teraz to wyszło tak. Bawcie się, bawcie. Słuchajcie muzyczki. I dzięki za ten dziwny, krótki odcinek ukulturalnionych.